Ponad 6 milionów złotych unijnego wsparcia otrzyma Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie. Umowę na dofinansowanie podpisali marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak i dyrektor szpitala Krzysztof Albiński. Zgodnie z jej zapisami pieniądze mają być przeznaczone na działania naprawcze z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19. Co kryje się pod tym hasłem? Z otrzymanych pieniędzy szpital kupi sprzęt i aparaturę medyczną, laboratoryjną, diagnostyczną oraz środki ochrony indywidualnej i dezynfekcyjne. Dzięki temu możliwe będzie zaoferowanie pacjentom większej liczby świadczeń, także tych, których dotąd leszczyński szpital nie miał w swojej ofercie. Warto dodać, że Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie jest jedną z 34 placówek ochrony zdrowia z całej Wielkopolski, która otrzyma dofinansowanie. W sumie rozdysponowana zostanie kwota ponad 102 milionów złotych. Dofinansowanie przyznane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego pochodzi z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.